Mariusz Maksymiuk, Radio Biper, tym razem w Łomazach. Ja zrobię taki obrót na początek. 360 stopni. Z kim rozmawiam? Elżbieta Dorukiewicz-Rusek, szef sztabu Zielawa Łomazy. Uczestniczyliśmy dzisiaj właśnie w akcji Operacja Rzeka 2022. Mieliśmy tutaj zorganizowane trzy akcje. Miejscowości, tutaj główne wyjście z Łomaz. Wyszliśmy tutaj na trasę Łomazy-Kozły, sprzątaliśmy obrzeża lasu. Łomazy-Studzianka, tutaj mieliśmy drugą grupę oraz trzecią grupę Kozły-Kurczówka. Spora ilość uczestników. Jeżeli chodzi o ilość uczestników, naprawdę fajnie tutaj wszyscy nam dopisali. Mieliśmy aż 67 wolontariuszy, łącznie tutaj z opiekunami. Trzygodzinne zbieranie, nazbieraliśmy worków, ogrom. Jeżeli chodzi o ilość, to podamy dopiero informacje, bo wszystko jest na gorąco. Na gorąco. Tutaj też nam Stowarzyszenie Rozwoju Łomazy przygotowało poczęstunek dla naszych ciężko pracujących wolontariuszy. Zaraz tam podejdziemy, pokażemy. Wdzięczni. Dziękujemy. Przepyszne pączki, naprawdę. I ta własnoręcznie robiona kiełbasa jest znakomita. Także dziękujemy ślicznie. Specjalne koszulki również też były. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Każdy uczestnik otrzymał koszulkę. Ja jako szef sztabu dostałam czarną, a pozostali wszyscy właśnie białe koszulki. Także byliśmy zaopatrzeni i w worki, i w koszulki, i w rękawiczki. Pogoda prawie dopisała. O tych wynikach akcji dowiemy się później, bo tych worków rzeczywiście trochę jest w tych kilku miejscach. No ale tak, czy nawet takie akcje są po to nawet, żeby uświadomić dzieci, młodzież, ale i dorosłych, którzy uczestniczą w tych akcjach, że rzeczywiście problem zaśmiecania otoczenia lasu, środowiska jest jednak jest mimo ogromny, wszystko jest ogromny. Dzieci same mimo edukacji, która przecież jest. Jest. Właśnie, no tutaj nasi wolontariusze to głównie dzieci szkolne, ale same dzieci doszły do wniosku, że jest bardzo dużo śmieci, że takich akcji jest potrzebna większa ilość. Bo przy tej jednej akcji no, nie daliśmy rady. No tak, ale my sprzątamy, a ktoś śmieci. Tak, i takie akcje są potrzebne, bo może właśnie dla tych dzieciaków, którzy uczestniczą w tych akcjach, też gdzieś tam w przyszłości to da do myślenia, zanim przypadkowo gdzieś wyrzuci jakiś śmieć. Śmieć. Jakiś śmieć. To pierwszy raz taka typu akcja w Łomazach? Drugi raz. Drugi raz uczestniczymy w tej akcji Operacja Czysta Rzeka, więc ja myślę, że tak co roku będziemy starali się tutaj coraz bardziej poszerzać ilościowo. Zakres. Się, tak. Zakres też miejsca, które byśmy chcieli też sprzątnąć, bo widać, jest to wszystko potrzebne. Także takie akcje są bardzo potrzebne.